Witam wszystkich, tu Blog odkrywcy. Fajnie, że jesteście. Ponownie Nakło Śląskie. O tym budyneczku zrobiłem już filmik, ale co mnie zaciekawiło bardziej, idę dalej ścieżką. I tutaj jakieś dziwne nasypy. Na jednym widać schody. Schody donikąd? Trudno powiedzieć. No widać, że jest tam ścieżka między tymi nasypami. Jakie mogło być przeznaczenie tego? Nie kojarzy się tylko z obronnością. Ale czy tak rzeczywiście było? Nie mam pojęcia. Jeżeli ktoś wie, to niech komentuje. Wygląda to ciekawie. Schody prowadzące na wierzchołek nasypu, ale bardzo zarośnięte. Idziemy tym korytarzem, że tak powiem. No widać, że nawierzchnia jest tutaj betonowa. No i co? No i budynek. Kolejny budynek skryty między tymi nasypami. W ogóle go nie widać. W ogóle go nie widać. Wygląda dość ciekawie. Jakaś tablica. No tak, porządek musi być. Bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo tym bardziej. Wyciągnę sobie tylko latarkę. Bo tam jest dość tak ciemno. I tak to wygląda. Widać, że po pożarze ten budynek i to takim dość solidnym. No, strop zaczyna być w coraz gorszym stanie, aczkolwiek jeszcze tragedii nie ma. Tragedii nie ma. Ciekawe, co tutaj było. No, jestem zaskoczony. Tym, nazwijmy to, znaleziskiem. No proszę. Nawet jakieś narzędzia się znajdą. To w sumie tyle, no. Kilka małych pomieszczeń. Ale przynajmniej jest ciekawszy niż ten wcześniejszy budynek. Spróbuję go przejść dookoła. Zresztą jak widać, tutaj przez te nasypy również są schody prowadzone. Tak więc na każdy nasyp są schody. To jest bardzo ciekawe. Idziemy dookoła. Ciekawe, czy da się przejść. A budynek wygląda jeszcze całkiem solidnie, tak więc troszkę powinien wytrzymać. No, tutaj nie ma problemu, żeby przejść. Idziemy dookoła. Tutaj jest drugie wejście. Niesamowicie skryty ten budynek. No rewelacja. Idziemy z powrotem. Ciężko przejść. Chętnie bym szedłbym do góry, przyjrzeć się z bliska. No tutaj się nie da. Właśnie z wysokości bardzo chętnie rzuciłbym okiem, ale czy ja tu wejdę? Chyba ciężko. Ciężka sprawa. I zabieram plecak, idę dalej. Może się jeszcze trafi jakieś prostsze wejście. Roślinność tutaj ładnie swoje prawa. upominać się i robi to z coraz większą mocą. Ale ślisko, ale ślisko. Tutaj głogi też nie są wielką pomocą, jak są ostre. Udało się, uff. Cały czas widzimy jakieś elementy betonowe. Więcej już nie widać, żeby coś było. Czy da się tutaj wejść? Spróbuję. No właśnie, tutaj na pomoc roślin nie ma co liczyć. Fatalnie, fatalnie. Igły, nie wejdę tutaj. Nie wejdę tutaj, nie ma szans. O, w oddali pociąg widać. Nie wiem, czy widzicie. Często tutaj jeżdżą po tej okolicy. W końcu jest tutaj stacja główna w Nakle. To jest chyba łagodniejsze wejście. Chodzimy. Ale rozmiękła ta ziemia, fatalna. Nie ma lekko. Nie ma lekko, ale jak to zawsze mówię, nikt nie powiedział, że będzie lekko. Więc jesteśmy na małej wyprawie. No stąd też nie widać z tego budynku. Całkowicie skryty. Widać ten w oddali. Ale tutaj nasuwa się jeszcze jeden budyneczek. Mniejszy. Spróbuję do niego wejść. No tu widać, jak jest rozmiękła także ta ziemia. No schodzi się fatalnie. Trzeba bardzo uważać. No budynek nie jest duży. Nie jest duży. Tutaj jakiś przedsionek, wiatrołap. Urocze ciekawostki. No tutaj nic ciekawego nie znajdziemy. To jest jedno tylko małe pomieszczenie. Jest jakiś mały składzik sprzed lat. Szału nie ma. Jednym słowem. Próbuję jeszcze tutaj wejść. Ale stromo. Góry są niepotrzebne. Aczkolwiek może nie ta wysokość. Ale tutaj tych wejść jest naprawdę sporo. Ja tu trochę jakiś roślin rośnie. No udało się wejść. Tu jakieś elementy. Ciekawe. Jesteśmy nad tym budynkiem. Już bez dachu. Widać, że jest niewielki. Dookoła tego było ogrodzenie. Ta palisada jeszcze stoi. Ma się tutaj dość dobrze. No jest szansa, że przejdę do tego największego tutaj budynku. O, ciekawy głóg. Same głogi tu rosną. Widać, że mają się dobrze. Ten mniejszy budynek dookoła obeszliśmy, jak widać. I od razu po drugiej stronie jest ten większy. No nie prezentuje się imponująco. W środku wyglądał troszkę lepiej. Ale i tak nie spodziewałem się, że czegoś ciekawego tutaj znajdę, więc to cieszy. Zwłaszcza na początku myślałem, że tylko jeden tam w oddali, którego w zasadzie nie widać, a tu się okazało, że budynków jest więcej. I to właśnie całkiem ciekawy, tak jak ten przed nami. Bardzo mnie ciekawi, co tutaj było. Chyba muszę się wgryźć w temat i zobaczyć. Ależ wtopione w te nasypy. Całkowicie niewidoczny, skryty. Pełen kamuflaż. Wygląda, że te nasypy zostały specjalnie stworzone dla tych budynków. Bo innej opcji chyba nie ma. Tak to wygląda, to wąskie przejście między tymi nasypami do jednego budynku, do tego większego oraz tam do tego mniejszego. Bardzo ciekawe znalezisko. No cóż, kolejny mój filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to polubcie, dajcie suba, żeby się kanał rozwijał. Takich filmików będzie więcej. Już jestem na trasie i zawsze coś fajnego wrzucę. Tak więc trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć.